Mateusz Kaniowski, czas na najśmieszniejszy wywiad ze wszystkich, które nakręcimy przy trailerach FMA. Siemano, Kasio. Najpoważniejszy chciał powiedzieć. Najpoważniejszy. Jak poważny, jak ty przychodzisz z malinką na szyi, taką wielką, a ty niby zawodnik jest. Gdzie malinkę mam? No tu, z tej strony, pokaż do kamery. No, tam. Gdzie widzicie? Z drugiej. Nie ma, to tarcia. Są w parterze cały czas, tak? Praca. A ja nie wiem, z kim pracujesz w parterze, a dużo tego parteru robisz? Czasem, wieczorami więcej niż dzień, ale się robi, nie, parter. Ja widziałem, że mocno się przygotowujesz na Maćka. No teraz zacząłem mocno. Ale, no właśnie, bo takie najważniejsze dla mnie pytanie jest takie, że znamy się już trochę i ty nigdy nie reagowałeś na nikogo agresywnie. Ile się znamy, nigdy nie było tak, żeby ci się na kogoś rzucał i tak dalej. Tutaj uderzyłeś go na konferencji. I się ale boliście. Podszedł przecież za blisko. A drugi raz widziałem, że na wywiadzie u kogoś też ze świata MMA odepchnąłeś go. Co się z tobą dzieje? No bo chodzi kurwa jak debil mi w kamerze. No to przecież Don Casio Król udziela wywiadu, a on mi przychodzi tu. Jak MBA jebana taka, no to go tam trzepnąłem. Nie, no zauważyłem sam, że jak go widzę, to mnie wkurwia, nie? No ale czemu właśnie, bo ty nigdy tak nie reagowałeś. No nie wiem, bo jest takim pierdoloną cegłą, pustakiem i naprawdę on mnie denerwuje, bo nawet ludzie zauważyli, prowadzę sobie teraz live'y często na YouTubie i tam w ogóle nie używam brzydkich słów i nawet ludzie zauważyli, mówią, kurde, ten Kas już to naprawdę ma 101 twarzy. Na konferencji to leci, to się nie pierdzieli, a tutaj całkiem inny człowiek. No jak go widzę i w ogóle jak ktoś poruszy gdzieś temat jego, to widzę, że no właśnie, się ale podgrzewam. Tak, z Ambrem było ciężko, w sensie ostro, z Polakiem to samo, a tu nagle wchodzi Maciek. Wydaje mi się, że jest najmniej taki agresywny, przynajmniej dużo mniej od Ambra, a tu reagujesz na niego po prostu jak, nie wiem. No ale bo coś takiego zrobił, to mnie ciekawi. No tu wiesz, no kiedyś się z nim kumplowałem, a zachował się jak zwykła cipa. Zamiast zadzwonić do mnie, powiedzieć co go boli, to pierdolił głupoty dookoła wszędzie i może to, nie? Że mu chce wpierdolić i... No i wiem, że też jest duży chłop, nie? To może chce go po prostu mocniej zniszczyć psychicznie, bo możliwe, że będzie miał więcej do powiedzenia niż moi dwaj poprzedni rywale, bo bym mógł powiedzieć, że niby będzie miał gorszą kondycję od nich, ale nie mogę tego powiedzieć, bo moi poprzedni rywale też maksymalnie do pierwszej rundy istnieli kondycyjnie. Więc tak samo zakładam u Maćka, że maksymalnie pierwszą rundę będzie miał oddech. Potem to już będzie egzekucja, chyba że się w pierwszej skończy i mu zapierdolę w pierwszej z liścia. Na Fame Cage'u widziałem, że tam cię już tak nosiło, że w tym momencie powiedzieli, że musisz wyjść, żeby ochłonąć. No poszedłem, wyszedłem, bo mama oglądała, zadzwoniła, powiedziała, Kas, już 28 marca, tam ja będę oglądać, a nie tutaj robisz jakieś rzeczy, zachowuj się i mówię, dobra, dobra. Tak jak już obiecałem mamie, no to... To już któryś raz. Już kiedyś tak było, że dzwoniła do ciebie. Po no tak, bo moja mama ogląda wszystkie te konferencje, wywiady i walki, ale nie ogląda innych programów i może dobrze. Ale no, a tutaj w sumie jestem najbardziej taki zawsze pobudzony, nie, na Fame MMA. Bo jak kiedyś tam wpadła na jakiś inny program i mówi, Kas, już tu całkiem inny, a ja mówię, mamuś, bo tam z innymi normalnymi ludźmi pracowałem, a tu z debilem zawsze jakimś walczę, no i tak wychodzi, nie. Ty w ogóle masz taką kolejkę jeszcze rywali do zrobienia? Jest lupa, jest krycha. Do zrobienia to ja mam co innego, byk. Kolejkę. Jedziemy dalej. No co, lupę to na liście mogę jedynie rozkurwić, bo nie lubię oszukiwać fanów i ludzi. To już powiedziałem na konferencji, że on jedynie zasługuje na liście, bo jestem przekonany, że go liście mogę pierdolnąć jednym i się złoży. Krycha no to przegrał z Kastim, już dwa razy miał szansę ze mną walczyć, nie podpisał. Ale pierdolił głupoty takie w internecie. Starał się nie przekląć, ale no, z czasem trochę nie wyszło. No, jak już wiesz o kim powiedzieć, żebym jednak się skusił. No, dlatego no, krycha z tymi rozpierdolonymi oczami to już też nie ma szans. No bo bez sensu taka walka na razie. Rewanż z Bambrem, no to nie wiem, jakbym przegrał jakimś cudem, co jest 1% szans z Ambeą, tą jebaną. No to jedynie by miał sens, jaką by wygrał swoją walkę, chociaż wątpię, że wygra. No i co, potem idę po pas. Po Marcina Malczyńskiego, tak? 8-4. Ale ja naprawdę chcę zobaczyć twój beef z Krychą. Bo te ale konferencje, beef z Krychą, one będą przecież on się nie umie wypowiedzieć. Ale wasze konferencje są mistrzostwem świata. Przeróbka no, z Mamutem. No. A nie mogłem tego znaleźć ostatnio.
Bo chciałem pokazać, bo ty mi to pokazałeś. Epoka lodowcowa, Casio i to już. No, to dobra, wpisywałem. Dalej. No nie, no jak... Ja bym chciał zobaczyć cię z Krychą, bo te konferencje będzie takie no złote. Tak, ale ja nie chcę się cofać, chcę zobaczyć, czy mam motywację jeszcze się zmotywować, a na Krychę, no to naprawdę, to by było gorzej niż na Maćka. Bym pewnie później zaczął treningi, bo on w ogóle psychiki nie ma, ten Krycha. No to jest Ambea razy dwa dla mnie teraz. Więc no chciałbym coś... znaleźć w sobie motywację i zacząć tak podejść bardziej sportowo, chociaż już sportowcem, tak jak mówiłem już wielokrotnie, że się nie nazwę, ale skupić się na treningach, więc tak pomyślałem, że albo Najman w boksie może się w końcu weźmie i zdobędzie na odwagę, tak jak pierdzieli, że w boksie to każdego by wziął, a konferencje też by były super, uważam, bo Najman dobrze kłamie, a ja mam bardzo dobre flow i zawsze to kłamstwo wyłapię. Więc to by była dobra walka i no jedynie po pas. A pas, no teraz jak się dowiedziałem, to najbliżej chyba 8-4 Marcin Malczyński ma, tak? No Malczyński, ale on chce walczyć z Kubańczykiem, już się praktycznie dogadali. No jak się dogadali, no to trudno, ja się z nikim na pewno nie będę dogadywał, tylko powiem kurwa, że chcę walki, albo przyjmie, albo nie, nie? Jest... Jak się dogadują, to się niech dogadują, ale nie wiem, czy ludzie chcą walki, jak się dogadają ludzie. A gadałeś w ogóle z Marcinem Najmanem na tej konferencji? Nie wiem, przywitaliście nie, się, nie, pogadaliście? Nie, ja nie gadam z ludźmi takimi. Okej, okay. Takimi, czyli jakimi? No takimi, gdzie są mi obojętni po prostu. Okay. Nie znam go i wiesz, po co mi się, nie wiem, z kimś... Nie no, byłem ciekawy, bo kiedyś napisał na swoim Instagramie, na swoim Facebooku jeszcze wtedy, że tam ma kilku rywali potencjalnych, byłeś tam wymieniony. My też o tym rozmawialiśmy parę razy w wywiadach i byłem ciekawy, czy doszło do takiej konfrontacji, ale mówisz, że nic się nie dzieje. Nie, no widzieliśmy się, no ale ja też wielokrotnie mówiłem, jak tam ludzie chcieli to przeobrazić w jakiś konflikt. Nie, ja do niego nic nie mam, nie znam go, nie interesuję się jego działalnością w internecie, czy robi z siebie debila, czy kogoś innego. Mało rybka mi to, bo ja interesuję się sobą tylko. To jego sprawa, jak się prezentuje, ale wielokrotnie opowiadał w boksie, więc powiedziałem, że chętnie bym sprawdził takiego zawodowca, bardzo dobrego, gdzie to wygrywał i pasy zdobywał, które sobie sam federację zrobił jakiegoś pasu i jest mistrzem świata, no to chętnie go sprawdzę w boksie, gdzie on powiedział, że w boksie by rozwalił każdego. No i on jest zawodowcem, ja tylko amatorem byłem kiedyś. Coś mi się wydaje, że ten wywiad nakierunkuje pewną walkę w MMA, ale jeszcze tego nie wiem. Najbardziej mnie bawiła twoja Ambea. Cała historia Ambei chciałbym teraz posłuchać. O co w tym chodziło? Czy ty wiedziałeś, że to jest ameba, czy tylko tak ci się przejęzyczyło? Nie, no nie zrobiłem tego specjalnie i nie było to zaplanowane. Po prostu w emocjach powiedziałem źle. No. Pomimo, że wiem, że poprawne słowo to ameba, ale Ambea powiedziałem i tyle, nie? No i powtórzyłeś to parę razy i to było naprawdę no. Zabawne. Teraz jest nowe znaczy, słowo, nowy neolog. Zabawne, no bo było prawdziwe, nie? Takie. No ode mnie wyszło po prostu, tak o. On mi mówi, że to jest Amba, jak to on jest Ambeą, to było najlepsze. No bo jest Ambeą pierdoloną, jebaną taką, kurwa, z rodziny cegieł, pustak, typowy Ambea jebana. On ma też parę nowych konfliktów. No tak, znaczy... Z Nitro. Z Malczyńskim, no, jeżeli dobrze kojarzę? Jak coś tam poobserwowałem, pomimo, że szczerze tej kurwy nie lubię i mu rozjebię łeb, to tak jak lubię sobie popatrzeć zero-jedynkowo na ludzi obok, umiem wyłączyć te emocje, które do niego mam, że go kurwa nie lubię, no to tak patrzę, że dobrze skorzystał z tej szansy, którą mu dałem, walkę ze mną, bo gdzie zauważy jakiś, że ktoś go skomentował, to od razu ciśnie. I robi szum wielki w sobie, wokół siebie, więc to na plus, ale i tak będziesz rozjebany po prostu. Widziałem, że nawet powiedział Nitrowi, że jak go spotka, to od razu bez żadnego zastanawiania, rozmawiania od razu go wali na głowę. Myślisz, że Maciek ma taki charakter, że będzie mógł coś takiego zrobić? Nie wiem, charakteru u niego nigdy nie zauważyłem, a trochę go znam. Więc wątpię, że ma charakter jakikolwiek. Został miesiąc do walki, ja wczoraj widziałem, że była u ciebie w domu mała imprezka i teraz jest pytanie, czy Casio się bawił, czy się nie bawił ze swoimi ziomkami z Warsaw Shore? I ziomalkami. Się zawsze bawię z moją rodziną z Warsaw Shore, więc dobrze się pobawiliśmy. Dzisiaj jest trening, nowy dzień, zaczynamy. Ja zawsze jestem na sali. No właśnie. Czy zabawa jest do rana, czy nie? No właśnie, i o to chciałem dopytać. I Casio pije na takich imprezach, czy nie? Czasem pije, czasem nie. Wczoraj nie piłem. Bo wiedziałem, że z wami jest dzisiaj spotkanie, robimy trailer, wywiady, to pomyślałem, dobra, chociaż raz poważnie podejdę.
Chociaż raz, no. I nie to, że was tak bardzo lubię, tylko pomyślałem o sobie, nie? No i dobra, już nie gadaj. To ja wam powiem tylko taką anegdotkę krótką, która mnie zawsze rozwala. Raz skończyliśmy imprezę, powiedzmy tak koło 7 rano, jeden zawodnik FMA umierał do 22, ja umierałem do 19, a Casio tego samego dnia o 10 był na sparingach. Kiedy to było? A, no ta. Jak ty to robisz? No. Wytłumacz mi, bo wszyscy się śmieją, że a to właśnie z Damianem pojechałem, bo Damiana dopiero poznawałem. Tutaj, gdzie właśnie trenuję z Damianem, będzie stał w moim narożniku, Damian Majewski. To do niego pojechałem, bo dopiero się w sumie poznawaliśmy i mówię, ja pierdolę, i co, ja teraz nie pojadę? A wcześniej mi powiedział, że pierwsze sparingi, może posparujemy. A ja mówię, kurwa, no gdzie ja nie pojadę teraz? Wiesz, pomimo, że tam ledwo co, kurwa, wstałem, ale mówię, nie, no nie pojadę, powie, że pizda, nie? No to gdzie mogłem tak? Dlatego pojechałem, nie? Ale dobrze, mi się zawsze na kacu zajebiście boksuje, więc... Jestem jeszcze ciekawy, bo powiedziałeś, że Szewców wygra Sambro. Znaczy powiedziałeś, że Ambro wątpisz, że wygra. Dlaczego? No nie wiem, tak mi się wydaje. A widziałeś w ogóle fakty Szewca, czy tylko tak sobie... Nie, no nie widziałem, ale coś tam ktoś mi... Bo ja w ogóle go nie znałem, dopiero potem skojarzyłem, że to jakiś człowiek z tego świata show biznesu. No bo ja nie oglądam telewizji. Więc niech telewizja się tam... ogląda ciebie. Dokładnie, mnie telewizja, kamera chodzi za mną, a nie kurwa ja za kamerą, nie? Don Casio, król, pamiętajcie, kurwa. Kiedy wychodzi twoja nuta? Nuta już kurwa niedługo zaraz wyjdzie, nie? Więc tylko tak muszę... tekst zaspoileruj dla wszystkich. Don Casio, tu najebiemy się, rozjebiemy ten klub, żeby było nam dumno. Casio, król, myślisz inaczej, idź fuj, wyjebane na wszystkich, bo te ludzie są... I chuj wam. No dobra. Musisz wyzywać ludzi, no, którzy oglądają. No ja nie wyzywam, bo przecież ludzie wiedzą, że to nie są wyzwiska. Nie, żartuję. To jest kurwa rap, nie? Byku. Dobra. Bestia, to od ciebie się nauczyłem. Nie, to ty. Dobra. Ale nie, wy wszyscy, no tak. Bestia czy Najman? Ostatnie pytanie i kończymy. A tego wam nie powiem. Jestem ciekawy, dawaj. Jak sądzisz? No sądzę co? Nie wiem, no przeważnie z tymi większymi Najman przegrywał, nie? Ale mi się wydaje, że teraz trochę jest na tej fali wygranej w końcu. Zobaczył, że w końcu tam jakieś pozytywnie o nim piszą, to może się zmotywował. I no z Bestią rozmawiałem na jakichś zdjęciach i on mówił, że trenuje dopiero 2-3 miesiące. No to naprawdę, no nie wiem. Nie mam nic do niego, ale wydaje mi się, że Najman z tym swoim doświadczeniem, to tak jak ja dopiero treningi zacząłem od poprzedniego tygodnia, ale pewnych rzeczy się nie zapomina. Pomimo, że miesiąc został do walki, no to i tak wiem, że rozpierdolę Maćka, bo on pomimo, że już tam wie, mówił, że od kwietnia trenuje, czyli prawie rok na tą walkę, ale co mu da, jak on wyjdzie na halę, tak samo prawdopodobnie będzie z Bestią, pomimo, że ma te gabaryty, no nie wiem, może jak go trafi na początku, to może mu się uda, ale tak jak mam zero-jedynkowo, to uważam, że Najman wygra. Byczku, dzięki wielkie i powodzenia. Jak trenujesz tydzień, został ci miesiąc, to potrenuj trochę, co? Będzie forma, bo już jest dobra. Dzisiaj balet. Potem wam powiem na Instagramie, gdzie. Na razie.